Witajcie na kanale Prowadzimy Tak. Jezus. Dzisiaj Robert z Kasta, czyli ja będę rozmawiał z Robertem z dalekich, dalekich stron, kilka tysięcy kilometrów ode mnie, za dalekimi oceanami, górami, lasami. Witaj, Robercie. Witam, dzień dobry wszystkim. Dziękuję, że mogę być Twoim gościem. Witam wszystkich, co mnie słuchają i którzy chcą posłuchać tą moją, może nie taką spektakularną opowieść, jak niektórzy u Ciebie, Twoje goście mieli, ale mimo wszystko mam nadzieję, że może komuś to pomoże, czy umocni w wierze. Także witam wszystkich. Słychać mnie? Tak, słychać Cię dobrze, wszystko dobrze, jest dobrze. Ja będę kontynuował. Zapraszamy Cię teraz, Duchu Święty, poprowadź ten czas, namaść Roberta nas. I niech osoby, które nas oglądają, będą dotykane Twoją miłością, Twoją mocą przez te tak słowa, jest. które Robert nam opowie. Proszę Cię tak bardzo, jest, daję Duchu Ci głos. Święty, na chwałę Pana Boga to wszystko robimy. Słuchajcie, mam pod 50, nie będę mówić dokładnie. Rozmawiam do Was w tej chwili bezpośrednio zza oceanu. Wyjechałem z Polski, młody chłopak, 18 lat, jestem tutaj ponad 30 lat. Samemu wyjechałem, żebyście chcieli, musicie mieć taki trochę background, czyli wiedzieć, kim jestem, co robię, tak szybciutko. Wyjechałem tutaj, tak jak mówię, byłem sam, ale było ok. Jestem z rodziny katolickiej, mama z tatą i do kościoła chodzili i żeśmy tak, no jak to w rodzinach, typowo polska, taka normalna, że tak powiem, rodzina. Było czasami kłótnia w domu, ale ogólnie miałem i miłość w domu od mamy, taty i dobre życie i dobre oceny w szkole, zawsze się dobrze uczyłem, miałem przyjaciół. Tu przyjechałem za granicę tak samo, wszystko do szkoły poszedłem. Jakoś sobie te życie dobrze układałem. Mam dziecko, mam żonę, mam dom, mam pracę, także wszystko jest dobrze. Także to jest też takie ważne, co ja teraz powiem, te moje późniejsze przeżycia, bo to takie dziwne wszystko, że dlaczego to mnie coś takiego spotkało. Jeżeli ja tak w sumie dobre życie miałem i mam dalej, i przede wszystkim zawsze wierzyłem w Pana Boga, ale i wierzyłem też i w diabła, bo jak się wierzy w Boga, to i wiadomo, i diabeł. Trzeba wierzyć, że i diabeł jest tym antybogiem, tak? Dlatego zawsze od małego głęboko wierzyłem w obecność Pana Boga, Maryi, Pana Jezusa, przede wszystkim Pana Boga, Ducha Świętego, ale i wierzyłem właśnie, to jest teraz coś ważne, co powiem. Przez to, że wierzyłem też w diabła, że istnieje, to zawsze też, nie to, że lubiłem, ale fascynowało mnie oglądanie takich horrorów, wiecie, takich Egzorcysta i zawsze to przeżywałem bardziej niż może inni oglądali, bo ja strasznie w to wierzyłem. Od małego, że takie rzeczy się dzieją, że takie rzeczy się dzieją i taki ten dreszczyk emocji i tego i to mnie tak fascynowało, ale nie to, że jakiś fascynowało w pozytywnym punkcie, tylko że po prostu mnie to bało, bałem się tego, bo wierzyłem w to, o to chodzi. Także to może to też będzie takie trochę związane z tym, co wam opowiem, dobrze? Także mówię dalej. O co chodzi? Już tak pójdę już bardziej do przodu. Tak, tak. No tytuł filmu to jest właśnie o tym, jak zostałeś ocalony z tej depresji, ale w ogóle jak w nią wpadłeś w ogóle? Jak to się stało właśnie? Słuchajcie, nigdy, zawsze byłem optymistyczny i zawsze fajnie się żyło i mówię, jestem optymistycznym człowiekiem. Mhm. Zawsze jak ktoś usłyszałem, że ktoś tam cierpi na jakieś depresje, czy tam myśli jakieś, tak jak albo wyczytałem w gazecie, że ktoś ma samobójstwo popełnić, czy coś takiego, to zawsze mówiłem sobie, no co, zwariowali ci ludzie, no jak można coś takiego w ogóle myśleć, to jest nie do pomyślenia, niech idą do Pana do spowiedzi, porządnie się w kościele pomodlą i od razu wszystko głupoty przejdą, tak, takie było moje myślenie, że tak powiem. No i słuchajcie, co jak się zaczęło? Nagle, słuchajcie, przestaję spać. Zawsze mogłem spać jak baby, że tak powiem. Włożyłem poduszkę do głowy i chrapałem w przeciągu 30 sekund. Przez całe życie, super, wszystko było. Przestaję spać, słuchajcie, czyli może spałem godzinę, dwie w ciągu takie szarpane i sobie myślę, co się dzieje? No nie wiem, dziwne. Jeden dzień mija, drugi dzień mija, wiecie, jak człowiek jest bez snu, to wszystko już przestaje inaczej działać, jak powinno. Brak apetytu, i te pytania, co się z tobą dzieje, spróbujesz to ogarnąć samemu, ponieważ jestem taki, też mam mózg analityka i sobie analizuję, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje.
coraz dłużej. Mija tydzień, dwa, trzy, w końcu idę do lekarza. No lekarz mówi, no jakieś stresy, tego, no okej, stresy jak każdy człowiek ma w życiu. Żyjemy w dużych miastach, tak każdy ma, czy stresy rodzinne, czy z pracą, ale nic takiego, co by musiało coś takiego powodować. Dostaję, zapisuję jak to lekarze, no pierwszą pigułkę antydepresyjną. Wyknąłem, normalnie to 100 razy gorzej wszystko, to przestaje, no zwariowane. No ja będę brać, tak sobie myślę, ja Robert będę brać, słuchajcie, antydepresyjne, przecież to niesamowite, niemożliwe jest, tak? Słychać mnie, tak? Dobrze, przepraszam, myślałem, że może nie jestem, bo czasami przerywa. Słuchajcie, także okej, okay, nie biorę tego, że jedną wziąłem, nie, no to jest w ogóle, czułeś się jak w letargu w ogóle, to coś zmieniło twoje myślenie i wszystko. No ale cały czas dziwne rzeczy się dzieją, natrętne myśli jakieś, to się ciągnie, już słuchajcie, ja to tak skracam, to się ciągnie już miesiąc, później półtora, natrętne myśli jakieś, że słuchajcie, nie będę chodzić. A jak nie będę chodzić, moja córeczka miała wtedy 6-7 latek i jak ja się będę, jeżeli ja nie przestanę chodzić, nie będę miał pracy, jak nie będę miał pracy, zabiorą mi dom, jak nie będę miał domu, to co z moim dzieckiem będzie, wiecie, takie już, słuchajcie, diabeł wie jak atakować człowieka, zna twoje najbardziej słabe punkty, moim najbardziej słabym punktem oczywiście moje dziecko, które kocham najbardziej na świecie i on przez to wchodził, wiecie, taki strach, że coś się stanie, że nie będę mógł utrzymać, tak jak mówię, dziecka, wszystko, że nie będę chodzić. Z tym, że to nie jest słaby punkt, bo dziecko to nie jest słaby punkt, tylko lęk nie. O to dziecko właśnie, prawda? Lęk, tak. On wie, właśnie, że tak bardzo byli. Kocha moje dziecko, że on mnie atakuje, że używając moje dziecko, moją miłość do dziecka, próbuje mnie po prostu zniszczyć. Bo to mogę powiedzieć dosłownie, zniszczyć. Bo ja stawałem się cieniem człowieka z dnia na dzień. Ja byłem po prostu, nie mogłem jeść, nie miałem apetytu. I najgorsze, słuchajcie, jest to, że ja nie wiedziałem dlaczego i co się ze mną dzieje, bo nic takiego w życiu nie miałem. I słuchajcie, także kontynuacja. Nagle później myśli takie, że widocznie... I właśnie tutaj teraz przychodzę do tego, że zawsze wierzyłem bardzo w Boga i wiedziałem, że istnieje też szatan. I sobie myślę, szatan mi strasznie zaczyna chyba... To szatan musi mnie atakować. Takie mam logiczne myślenie. Ja wierzący katolik. I słuchajcie, i tak, ale dlaczego mi szatan... O, to musiałem być grzesznikiem strasznym. I słuchajcie, i zaczyna mi się przypominać jakieś... W sumie dobrze i źle, bo dzięki temu przypomniałem sobie wiele różnych grzechów. Dzięki temu, ale takie robi ze mnie totalnego zero, że to wszystko jestem... No to przez to wszystko, że ja jestem grzesznikiem, jestem niewarty Pana Boga, jestem niewarty tego wszystkiego i słuchajcie, przychodzą później oczywiście myśl samobójcza. Z tym, że słuchajcie, myśl samobójcza, tylko tak, słuchajcie, to jest tak, ja sobie jestem i noże patrzę i słuchajcie, no takie głupie myślenie, a jakby tak ten nóż w brzuch włożyć, no. Albo idę sobie na spacer i widzę drzewo, nie, i zawisieć na drzewie. Słuchajcie, takie myśli. Albo idę na skarpie, fajnie, nie na spacerze. Pięknie. Halo? Ludzie są tutaj, a kurczę, jakby tak skoczyć, nie? Słuchajcie, takie coś. Halo? Tak, halo? Tak. Ja miałem podobne, wiesz, tak? jak byłem właśnie dręczony przez jego ducha, to też miałem takie, że jechał tir, wyskocz teraz. Dokładnie to samo, dokładnie, to tego typu, dokładnie. Takie, ale z drugiej strony, Robert, miałem, coś mi mówiło od razu, miałem taką myśl, a później, co się dzieje? O, skąd to jest? To jest tak, bzdura. Że to nie jest moje, jak nie? Ja czujesz. Mogę tak myśleć. To nie jestem ja, to nie jestem człowiekiem, to nie moje myśli, to nie moje życie, to nie moje persona, właśnie. Jak to mówią, charakter nawet, tak? Właśnie. Że to nie jestem ja i coś takiego, ale się boisz tego, bo nie wiesz, co się dzieje. I coraz głębiej idziesz na dno przez to, że coś, czy ja jestem opętany? Czy takie, wiesz, takie teksty sobie zadaję, coś, że takie już mam myśli, no to już coś źle musi być. I słuchajcie, no to do lekarza, jak takie myśli samobójcze, to wiecie, ja nie jestem taki, że się chowam. Myślę, okej, znowu pójdę do lekarza. No to lekarz mówi, no to musisz pójść do szpitala. Jeżeli ty masz takie już myśli czasami, bo się podzieliłem, nie będę kłamał, prawda, doktorowi,
rodzinnemu i mówi, no to idź do szpitala i tego, no to poszedłem, dali mi tam znowu jakieś takie tego proszki na głowę, że tak powiem, ja to będę mówić proszki na głowę, dobrze? I okej, okay, no to tam, ale ja miałem zawsze taki strach przed tymi, że bo wiedziałem, że to różnie, te proszki to jest takie gdybanie, to nie jest, ci lekarze to nie wiedzą dokładnie, to nie jest tak jak ktoś złamie nogę i wiesz, że jest złamana noga i masz gips położyć, tak? Mm-hmm. To jest takie eksperymentowanie bardziej. Nie? Tak, to nie ma leku na depresję, nie ma leku na nerwicę. Ja nie mówię, że i miałem i nerwicę, i lęk, stany lękowe, i depresja, to było wszystko dno takie, jak nie wiem. Mhm. Ale okej, okay. I tu się zaczyna jazda, słuchajcie. Kładę się, ja już oddzielnie zacząłem tak spać w innym, bo nie chciałem też, bo się kręciłem w lewo, prawo, nie spałem po nocach. Nie chciałem też małżonki budzić, no to się przeniosłem do innego pokoju, sobie tam łóżeczko pościeliłem i tak sobie śpię, no, samemu. I słuchajcie, w nocy przed snem oczywiście staram się zasnąć, oczywiście nie mogę i słyszę głos, mhm. Ale to taki głos, że wiecie, to tak jak słyszysz coś, że to nie jest twoje, ale wiesz, że to nie jest z zewnątrz głos, ale nie jest twoje. I słyszę i nawet wiem w którym uchu, bo to było w prawym uchu. Słyszałem, nie w lewym, tylko w prawym i takie dziwne. Mhm. I mówi i coś takiego słyszę. Ja z ciebie, już nie wiem dokładnie, słuchajcie, ja z ciebie zrobię ofiarę i położę na moim tronie. Ale to był, ale ja wiedziałem, że to nie jest od Pana Boga tron, to jest, ja wiedziałem, że to jest, mówi diabeł po prostu, no zły. Mm-hmm. To nie było, to jest i ten strach, jaki mnie wtedy nastał, tak nieprawdopodobny strach i zagubienie i sobie myślę wtedy, no Boże kochany, to ja już jestem totalnie opętany. Jeżeli takie rzeczy mówi. Ja słuchajcie, tak się przestraszyłem tego, że to jeszcze w głębszą depresję mnie doprowadziło. Do jeszcze głębszej depresji. Na drugi dzień, słuchajcie, to był piątek. Na drugi dzień, w sobota, pół dnia, pamiętam, moja córka poszła do polskiej szkoły, ja tam czekam na nią i zadzwoniłem do parafii naszej katolickiej polskiej. Odebrała sekretarka, zaraz ksiądz i mówię, proszę księdza, mam takie dziwne rzeczy, co mam zrobić, chciałbym porozmawiać. Okej, okay, no to akurat jest ksiądz taki o sektach, przyjechał na wizytę z Polski, on nie jest żadnym tam egzorcystą, ale ma do czynienia z różnymi takimi sektami, takie pośrednie, tak? No ma jakąś wiedzę, wiadomo. Tak, jakąś tam wiedzę. Mm-hmm. No okej, okay, no to taki fajny ksiądz, to ja przyjechałem, mówiłem się na drugą po południu, że tak szybko chcę to streścić. Słuchajcie, okej, okay, no to spowiedź święta, taka już głębsza, bo zaznaczę, że wcześniej przez całe życie, słuchajcie, od Komunii Świętej, właśnie. Pierwszej, to takie było, słuchajcie, i to tak się ciągnęło przez całe moje życie. Takie powierzchowne. No, przeklinałem, nie wiem, pokłóciłem się z mamą, z tatą, z żoną i takie, miałem takie nieczyste myśli tego, ale nie było nic głębi w tym, naprawdę, nie było to takie i to w sumie świętokradzkie można powiedzieć, bo to nie było takie prawdziwe jak na człowieka, który jest dorosły, to powinien chyba głębiej, prawda, dzielić się swoimi przeżyciami z Panem Bogiem w konfesjonale, ale to było takie płytkie wszystko. I słuchajcie, I tu jest właśnie szczera spowiedź, tak? Szczera, tak, i to taka była serca. Szczera. Słuchajcie, to był taki etap, to była, ja powiem, pierwsza chęć szczerej spowiedzi, takiej niewstydliwej, wiecie? Mm-hmm. Takiej niewstydliwej, że już byłem tak zniszczony, to już trwa parę miesięcy, słuchajcie, ja jestem o tych myślach i tym, to nie mija, to jest coraz głębiej. Codziennie wstawałem z nadzieją, że będzie lepiej, a było coraz gorzej, słuchajcie, dzień w dzień. Wrakiem człowieka jesteś. Ja musiałem do pracy chodzić, nie mogłem sobie pójść na zwolnienie. Ja nie wiedziałem w ogóle, jak ja przyjeżdżałem do pracy, jak ja pracowałem. Po prostu byłem w takiej silnej depresji. Słuchajcie, no to... ale widzicie, szukałem pomocy i u doktora, i do księdza. Tak, wiadomo, no bo to już jest takie moje wychowanie było od małego, tak? Że wiem, że Pan Bóg jest, istnieje i pomaga i no trzeba iść, tak? Z problemami. Nie chowałem się. Ksiądz, oczywiście właśnie, wyspowiadałem się tak tyle, ile mogłem, szczerze, z całego serca, z płaczem, ze wszystkim, w takim pokoiku oddzielnym, to nie było tam w konfesjonale, tak fajnie było, bo można było, spatrzyłem się na tego księdza, tak sobie dzielisz się taką historię życia, tak, że tak powiem. I mi zadał, pamiętam, czy dziesiątkę, ale powiedzmy dziesiątkę na pokutę,
I poszedłem do kościoła się zaraz po tej pomodlić, tą pokutę odprawić. I słuchajcie, i sobie tak myślę, no to Pan Bóg już jestem na dobrej drodze, słuchajcie. Pan Bóg mi uzdrowi mnie, tak, że to minie jakoś, bo szukałem tego strasznie, tego ja już nie mogłem żyć, po prostu, nie mogłem żyć. I tak mówię, okej, no to już coraz będzie lepiej. I słuchajcie, poszedłem dosłownie tam po pół godzinie po tej spowiedzi, czy po godzinie do kościoła, byłem samiusieńki, bo to było w ciągu dnia i patrzę na krzyż i modlę różaniec się, na różańcu odprawiam. Słuchajcie, człowiek żyje 45 lat, załóżmy pi razy oko i tak jak mówię, naprawdę głęboko wierzącą osobą byłem. I nie to, że tam, a bo może coś jest. Nie, ja po prostu szczerze wierzyłem. I w Jezusa, i w Boga, i wszystko. Słuchajcie, w przeciągu patrzę się na krzyż, odmawiam różaniec i w przeciągu sekundy, nie sekundy, dziesiątki sekundy, patrzę się na Pana Jezusa i mówię, ja nie wierzę. Po prostu ja przestałem wierzyć, słuchajcie, w Boga. W Boga przestałem wierzyć. Jak ja to, ja staram się dalej mówić, ale Panie Jezu, ale przecież Ty nie istniejesz, to w ogóle bzdura, ja nie wierzę. Ale słuchajcie, ale tak znowu, analiza moja, ale jak to jest? Przecież ja nie wierzę. Ale jak to można przestać wierzyć? Wierzysz w coś głęboko, 45 lat, wierzysz, że mama to jest twoja mama i nagle przestajesz wierzyć, że to jest twoja mama. Na takiej zasadzie. Słuchajcie, nie? No nienormalne. Słuchajcie, i przestałem autentycznie wierzyć w Pana Boga. Stałem się dosłownym ateistą w przeciągu ułamka sekundy. I ja sobie myślę, mój Boże, to ja przychodzę sobie tak, już mój Boże mówię i wiem, że jest Pan Bóg, ale z drugiej strony nie wierzę w Jego, wiecie? To jest to normalnie jedno wykluczające drugie. Taka walka wchodzi w człowieka, niesamowita. I nie wierzę, i modlę się, i dalej pustka, totalnie pustka, słuchajcie. Ja myślałem, że ja byłem na dnie wcześniej, przed tą spowiedzią. Ja myślałem, że byłem na dnie. Jak ja poczułem tą pustkę, że ja nie wierzę w Boga, to dopiero zaczął się horror dla mnie, jako mojej osoby, jako mojej duszy. Znaczy moja w ogóle, dusza, że Bóg istnieje, tak? Że nie wierzysz, tak, że Bóg tak, istnieje. Tak, nie wierzę, że to wszystko bujda, że nie istnieje. Że, nie, że bujda, po prostu, że nie istnieje, że to kłamstwo jest. Takie coś. Moja dusza tak zaczęła cierpieć w tym momencie, nie w tym momencie, od tego momentu, tak zaczęła cierpieć moja dusza, że ja już nie mam żadnej nadziei się nawet do kogo zwrócić o pomoc. Słuchajcie, bo zawsze było, że okej, nawala lekarz, nawala to, no to co zostaje? Pan Bóg zostaje, tak? I dlatego szłem do Pana Boga na tą spowiedź, wszystko. A teraz to nawet nie poszedłem, tak? A teraz to nawet nie mam Pana Boga. Nie ma, nie wierzę w Niego i nie mam już totalnie nadziei na pomoc. Ja już po prostu jestem... Koniec ze mną jest. No nie masz nadziei. To jest dno dna pogania do piątej potęgi dnem, jakie człowiek może... Słuchajcie, najgorsza rzecz, jaka może chyba spotkać dusza człowieka, to jest to, że czujesz pustkę, że nie mam Pana Boga. Słuchajcie. I to jest pewnym rodzaju, to jest, przepraszam ci przerwę, to jest takie tak? Właśnie działanie demoniczne. To jest... On zakrywa tak. Zupełnie... Tak jakby światło Boże zakrywa już tak w 100%, nie? Taka czarna smoła, że już nie ma nic. To jest smoła, to jeszcze jest jakąś rzeczą, którą możesz dotknąć. To jest coś, co jest otchłań, którą czujesz i nieskończona. Tak jakbyś spadał i lecisz i nie czujesz, że dna nawet, że czasami jak lecisz, to że uderzysz dno i się zacznie może coś lepsze, a tu było lecisz i nie wiesz gdzie, non stop. Mm-hmm. To jest coś okropnego, to jest takie przeżycie. Słuchajcie, zły to jest tak niesamowity kłamca, mistrz nieprawdy. I to po prostu on mi tak robił, że pokazywał, że... Ale wiecie co, z drugiej strony, jak popatrzę na to, to Pan Bóg też dopuszcza pewne rzeczy. I ja to teraz patrzę z perspektywy czasu na to wszystko, że to Pan Bóg dopuścił. A to może później zrobić analizę. Ale to później, dobrze. No tak. Dobrze, okej, przepraszam. Po kolei jak było dalej, no. No i słuchajcie, ja wyszedłem z tego kościoła. Ja wiecie co, i proboszcza zobaczyłem, przychodził akurat. I ja mówię ze łzami w oczach do proboszcza, proszę księdza, ja straciłem w tej chwili wiarę. Ja wierzyłem całe życie i ja przestałem wierzyć w ułamce sekundy. Wiesz co? I tak szybko mu powiedziałem, wiesz co, nie martw się tego. Powiedziałem tak pokrótce i mówię, co, musisz do lekarza jednak pójść, nie? Jeszcze raz. Okej, ja jestem dobrze.
Dobrze, także na drugi dzień pojechałem do lekarza i szukam dalej mojej pomocy. Modlę się, ale wiecie co, to była taka pustka. Wiem, że widzicie co, to jest tak, też moja taka upartość i może to, co moja mama i stado mnie nauczyli. Nigdy nie trać nadziei, mimo że nie miałem tej nadziei. I tak słuchajcie, ja się modliłem, wiedząc, że jest pustka, że nie ma Pana Boga, ale i tak się modliłem, wiecie? Coś mi mówiło, żeby jednak nie zatrzymać tego mojego, tej modlitwy. Mimo, że nie wierzę już, słuchajcie, to jest ciężko wytłumaczyć. Słuchajcie, no i tak, pojechałem do lekarza, oczywiście do szpitala się zgłosiłem. Znowu, lekarz jeden, drugi, leki niesamowite, takie depresyjne leki, antydepresyjne, jakie ja dostawałem. Takie mieszanki, koktajle, powolutku, bo to wiecie, z małej wyżej, co 2 tygodnie, coraz wyższe, nie działa? Nic, po miesiącu nie mam żadnych, jeszcze gorzej się czuję, słuchajcie, jeszcze gorzej wszystko jest. To następny zmieniamy, bo to wiecie, one, leki antydepresyjne działają na różne, jak to się mówi, neurotransmitory w mózgu, tak? Transmitory różne. I oni, tak, ośrodki, oni to, i one to jest takie gdybanie, to jest takie, z tym, że słuchajcie, ja absolutnie nie chcę krytykować tego i pamiętajcie, słuchajcie, kto mnie słucha, to nie znaczy, że my mamy, że jestem anty tego. Jeżeli mi coś nie działało, to znaczy, że może komuś innemu zadziałało. Musimy używać. Pan Bóg też dał lekarzy, Pan Bóg dał Tak, leki amen. i nie, amen, tak. Także nie mówmy, że o, ja nie będę brał nic. Starajmy się. To wszystko, jeżeli czujecie, że potrzebujecie tą pomoc, to bierzcie i starajcie się. Ale przede wszystkim do Pana Boga trzeba się skierować o pomoc. Słuchajcie, słychać mnie, tak? Tak, wszystko my mów, Okej, słuchamy. bo ja tutaj No, message'e dostaję różne zaraz. ja wiem, że po prostu się pogorszyło, tak? Jeszcze bardziej się pogorszyło. Po Tak. tej spowiedzi, gdzie liczyłeś na to, że się polepszy, tak naprawdę wpadłeś w jeszcze większą otchłań, tak? Oj, teraz giniesz nam. Zaczekaj chwilę. Przepraszam, przepraszam. Giniesz nam teraz, Robciu. Słuchajcie, zanim Robert Okej, nam się zaraz. połączy, to ja tylko powiem jeszcze 2 słowa, bo jak widzicie, Robert jest nie chce do końca Tak. pokazać swojej twarzy, i to jest, tak powiem, dla kamerę wyłączyłeś, wiesz? Wiesz co, sorry, wiesz co, słyszysz mnie? Słyszę cię, tak, słyszę Okej. cię. Aha, i kliknąłeś coś. I właśnie w takim razie w międzyczasie opowiem wam, że Robert właśnie ze względu na swoją córkę poprosił mnie o to, żeby troszeczkę jego twarz była nie do końca rozpoznawalna, także tak widzicie go troszeczkę prześwietlonego. Ale jego opowieść, myślę, jest bardzo ważna, bo wiele, wiele jest takich sytuacji właśnie w życiu, że ja wiele widziałem tych uzdrowień z depresji. Powiem wam taki jeden przykład, jak już tutaj, jak się połączę z Robertem, to zaraz wróci, on będzie mówił dalej. I na tą chwilę cię nie widzę, nie? I miałem taką sytuację, na przykład jak modliłem się nad jedną osobą, która była chora 10 lat właśnie na depresję, przechodziła terapię. I o, już jesteś, o, znowu zniknąłeś, ale zniknąłeś na sekundę. I tak, wiecie, modliłem się za tą osobę i Bóg włożył mi dosłownie, wiecie, takie trzy zdjęcia z jej życia, tej osoby, takie sceny, i one mi wpadły w pamięć, tak jakby to były moje wydarzenia, jakbym ja to przeżył. I ja te trzy klatki opowiedziałem tej osobie podczas modlitwy. Zupełnie się rozpłakała, zupełnie ta osoba została złamana, została uwolniona w 100%. Była tak szczęśliwa, że Bóg istnieje. Później jeszcze wiele razy się kontaktowaliśmy, już odstawiła leki, już nie potrzebowała nic. Po prostu powiedziała w jednej sekundzie 10 lat tej ciemności, tego wszystkiego ustąpiło, ustąpiło. Robert, jeszcze cię nie widzę, jeszcze cię nie widzę. Słyszę cię, kamerę podłącz. To się rozłączmy, tak. Tak. Jeszcze raz zadzwoń. Dobra.
Jeszcze próbuję się połączyć jeszcze raz z Robertem. Niestety, jak wiecie, odległość jest daleka, a nie chciałbym po prostu ciąć tego filmu. Dlatego poczekajmy jeszcze chwilę. W międzyczasie mam jeszcze takie słowo Boże dla osób, które to oglądają. Mam takie słowo dla osób, które to oglądają z listu do Hebrajczyków, 11 rozdział. 11 rozdział, werset 16. I to jest werset o tym, że my dążymy do lepszej ojczyzny, która jest w niebie. Która jest w niebie. I przeczytam wam to. Teraz jednak dążą do tej lepszej ojczyzny, która jest w niebie. Dlatego Bóg nie wstydzi się, gdy nazywają go swoim Bogiem, bo przygotował im miasto. Słuchajcie, Bóg przestaje się was wstydzić, gdy nazywacie go swoim Bogiem, kiedy go wybieracie. I to jest ten czas teraz, kiedy Słowo Boże mówi, że dziś jest ten dzień zbawienia, dziś jest ten czas, żebyś wybrał Boga swoim Bogiem, żebyś odrzucił inne bożki w swoim życiu i ta chwila, ta rozłączenia, która nam tutaj towarzyszyła, może właśnie po to była, żebyśmy teraz mógł ci to ogłosić. Wybierz Jezusa swoim Bogiem. Wracamy do Roberta i do jego opowieści. Poczekaj, Robert, sekundeczkę, bo jeszcze nie ma dźwięku. Już jesteś z powrotem. Dobra. Fajnie. Widać cię, słychać. Słuchamy dalej. No to dobrze. Słuchajcie, przepraszam. W każdym razie to będę kontynuować. Oczywiście, tak jak mówię, z tymi lekami trzeba ewentualnie dobrać i starać się. I słuchajcie, ale mimo wszystko u mnie nie działało nic. Żadne koktajle, żadne, po prostu coraz gorzej, nic, żadnej ulgi. Nie wiem, to już pół roku trwa, 9 miesięcy, słuchajcie, to już jestem wrakiem, że tak powiem. Słuchajcie, i teraz tak. Następna sytuacja się zdarza. Nad ranem usłyszałem nad ranem. Poczekaj, wróć do tego zdania od nad ranem i teraz kontynuuj. Tak, nad ranem budzę się. Wiecie, to było takie spanie, niespanie cały ten okres. Już biorę różaniec, mimo to, że nie czuję, tak jak mówię, tej modlitwy Pana Boga, mimo wszystko. I tak mówię, Matko Boża, no już znowu następny dzień. Nie wiem, jak ja to przeżyję, ja już nie mam nadziei na życie następne, na dalsze. I słuchajcie, czuję coś takiego, jak ja to nawet powiedziałem Robertowi wcześniej, to było coś takiego, jak suszymy włosy suszarką, ciepło, leży tak na wznak, na plecach, ciepło od dołu idzie od stóp, w dwóch nogach, przez całe ciało idzie, nie tam, że jedna kończyna, przez całe ciało przesuwa się, sekunda, dwie sekundy trwa, ale czujesz, takie ciepło, fajne, tak idzie, nogi, brzuch, słuchajcie, klatka piersiowa, głowa i wychodzi mi głową to ciepło. I słuchajcie, po sekundzie usiadłem na krawędzi łóżka, czyściutkie wszystko, mój mózg jest tak czysty, nie mam żadnych lęków, nie mam żadnych smutności. Apetyt w przeciągu paru sekund, a mam taki apetyt, który nie jadłem może już 9 miesięcy, chce mi się jeść, jadę samochodem do pracy, zęby wymyłem z przyjemnością, bo wszystko, słuchajcie, o właśnie, przez ten okres 9 miesięcy... Higiena, nie ma ochoty, tak. Nie, to nie chodzi, że higienę. Miałem ochotę, bo wiem, że trzeba być, prawda? Mhm. Słuchajcie, zrobienie najmniejszej rzeczy, czy to pójść umyć zęby, czy ogolić się, czy zrobić sobie jajecznicę, czy skosić trawę, czy wstać, żeby zawiązać sznurówki, czy w pracy, to było tak ciężkie, że ja nie mogłem się ruszyć, słuchajcie. To jest tak, że głowa chce to zrobić, ale ciało nie możesz się ruszyć. To jest tak jak paraliż, ale nie możesz nic robić, słuchajcie. I to tak jakby, tak byś, nie wiem, to 100 ton trzeba by ziemi przerzucić, taka praca porównuje jakby na przykład umycie zębów, słuchajcie. To było takie ciężkie do zrobienia. I to było codziennie, to już jest straszne. Ale poczekaj, słuchajcie, wróćmy do tego doświadczenia, tak? Właśnie. Tutaj te gorąco, dobrze, wracasz.
Jest super, ale to wtedy trzymałeś różaniec, tak? Mówisz, czy modliłeś się, czy tylko go trzymałeś? Słuchajcie, już tak ciężko mi to powiedzieć, ale na pewno trzymałem. Na pewno trzymałem w momencie, no raz trzymam, raz nie trzymam, wiecie jak to. Ale to ja nawet i na palcach się nauczyłem mówić bez różańca, wiecie jak na kostkach, tak. Bo to 10 i tego także też się nauczyłem. I to ja czułem, że to było coś związane z Matką Bożą, wiecie, to czułem. Tego czasami nie wiesz, nie wytłumaczysz dlaczego, co i jak, ale po prostu czułem, że to było Matka Boża. I zacząłem płakać ze szczęścia w tym momencie i tak jak mówię, ubrałem się wspaniale do pracy, tak jak kiedyś, tak jak przez zawsze, jechałem zadowolony, usłuchałem radia, wiadomości nareszcie, wiedziałem co się na świecie dzieje, bo nic mnie nie interesowało, nic. Przyjechałem do pracy, wszystko fajnie i tego i słuchajcie, 2-3 godziny i tak jakby znowu, tak jakby ktoś kamień mi rzucił do mnie, do ciała mojego, na nowo. Słuchajcie, na nowo wszystko wróciło. Cała ta nightmare, cała ta rozpacz, bo to była rozpacz. Rozpacz, ten koszmar totalnie do mnie wraca po jakichś 2-3 godzinach. I ja sobie myślę, mój Panie, o Jezu kochany, znowu to samo. Ja już tego, ale wiecie co? Od tego momentu inaczej zacząłem patrzeć na tą moją chorobę, czy te jak to powiedziałeś, szatańskie, czy tam diabelskie dokuczanie mnie, bo ja to czuję, że właściwie choroba. Na mnie leki nie działały, żadne. Także ja, zacząłem, ja już myślałem, że to nie jest choroba, to jest po prostu atak złego na mnie, który mnie tak chciał zadręczyć, żebym ja chyba ze sobą skończył. I te 2 godziny, słuchajcie, co mi Matka Boża, ja w święcie wierzę, te ciepło, te uzdrowienie, bo ja byłem uzdrowiony totalnie. Ja wiedziałem, że może być lepiej, bo ja już nie miałem nadziei, słuchajcie. I dało mi z powrotem w to, że Pan Bóg istnieje. Wiecie? Na nowo odzyskałem wiarę. Słuchajcie, chwała Panu Bogu. Słuchajcie, przez pół roku, czy 7-8 miesięcy, bo to się zaczęło wcześniej, ja nie wierzyłem w nic. To najczarniejsza noc mojej duszy, jaką miałem, mojego ciała, duszy i wszystkiego, emocji i wszystkiego, to było właśnie to, że nie czułem Pana Boga i ta nadzieja i ja sobie myślę, okej, wróciła ta choroba, czuję się fatalnie, ale już zupełnie inaczej podchodziłem. Wiedziałem, że ja już nie miałem wtedy myśli samobójczych, już nie myślałem o tych rzeczach. Po prostu wiedziałem, że jestem chory bardzo, czy mnie atakuje, ale ja to wygram, bo mi Matka Boża, mamusia nasza pomogła. Dając mi te 2 godziny tej nadziei, tę iskierkę nadziei mi dała po prostu, słuchajcie. Ja taki jestem emocjonalny, bo ja to wszystko przeżywam jeszcze raz, wiecie? Jak to opowiadam komuś, to tak jakbym to przeżywał na nowo. Słuchajcie, także od tego momentu biorę te leki, bo dla mnie to było jak pastelki tiktaka te leki. Nic nie działały, słuchajcie, nic. To sobie łykam dalej, chodzę jak zombie, ale zupełnie inaczej już podchodzę do tego. I to tak, wiecie co? Po miesiącu, 2-3 czuję, że się trochę lepiej ze mną robi. Dalej biorę te leki, ale przestałem brać te leki już, wiecie? Bo wiedziałem, że to jest związane ze wstawiennictwem od Pana Boga, co się ze mną stało wcześniej. I po prostu stwierdziłem, jeżeli brałem tyle tych leków wcześniej i nic nie działało, to co mi przeszkodzi, jak ja po prostu, jeżeli ja się już lepiej czuję, ja po prostu przestanę te leki. Ale teraz tak, nie robię tego, nie mówię tego, słuchajcie, żeby ktoś tak robił, bo to jest bardzo niebezpieczne, słuchajcie, odstawianie tego typu leków. Dobrze? Nie róbcie tego, to jest niebezpieczne, to tak zwane withdrawal syndrome można mieć, można skończyć na oddziale intensywnej terapii, jeżeli się takie leki silne od razu odrzuci. Nie róbcie tego. Ja jakoś poczułem to, bo ja czuję, że byłem uzdrowiony już wtedy, wiecie? To już poszedłem wabank. Słuchajcie, ja odłożyłem te leki, tak jak tiktaki, ja nie miałem na drugi dzień czy na trzeci, wiecie, bo lekarze ostrzegają, że będą drgawki, będą różne dziwne zachowania. Nie, normalnie, słuchajcie, ja po prostu zostałem uzdrowiony i żyję do tej pory, do dzisiaj, nie biorę żadnego na gram, ani grama żadnego nic, śpię jak baby dalej, tak jak przed tym wszystkim, jestem od już 3,5 roku totalnie szczęśliwą osobą, inaczej już na życie patrzę, ale dostałem takiego, w cudzysłów, kopa od Pana Boga, że tak, no nie, wiecie, to jest tylko taka metafora, tak, że to odmieniło moje w ogóle patrzenie na życie,
wiecie? Atak tego diabła na mnie, na tego, bo to ja święcie wierzę, że to był tylko i wyłącznie atak. Ja otwierałem widocznie te furteczki, słuchajcie, wracam. Teraz taką moją analizę chciałem się podzielić. Dlaczego mnie? No dlaczego właśnie. Mnie? Słuchajcie, moje życie, wiecie co, ja byłem taki trochę fajnie, bo Pan Bóg mi dał dużo talentów i ja miałem zaufanie wśród ludzi. Super się zawsze uczyłem wszędzie, czy tu za granicą, czy w Polsce. I może takie zadufanie w sobie miałem i czasami może manipulowałem trochę tym zaufaniem ludzkim. I czasami kłamstwa wchodziły, wiecie, takie dla siebie, żeby coś mi się układało, moje takie egoistyczne podejście, takie jakieś, nawet i pociąg taki nieczysty, taki wiecie, no erotyka i mimo, że mam żonę i nie zdradzałem w życiu mojej żony nic, ale słuchajcie, takie pornografia, wiecie, jak to teraz w tych czasach jest, to jest niebezpieczne strasznie. Tak, i te furtki widocznie pełne, gdzieś... Tak, i te furtki musiałem otwierać, tak jak kiedyś któryś z księży słyszałem właśnie na YouTubie, to jest takie, grzech to jest takie otwieranie furteczki. Ja musiałem na tyle otworzyć tą furtkę, że w tym momencie skradł się zły. Pan Bóg dopuścił może do tego, żeby takiego kopa mi dać, ale ten kopniak był niesamowity. Powiem wam, że ja przeżyłem w cudzysłów piekło, w swojej duszy i w swoim ciele i ta depresja, to wszystko. Z jednej strony nie chciałbym tego przeżyć, ale z drugiej strony dziękuję Panu Bogu za moje doświadczenie i po prostu jak mnie to zmieniło, chciałem wam powiedzieć. Ogólnie moje ja się nie zmieniłem, bo jestem podobnym człowiekiem, ale staram się już zamykać te furteczki, słuchajcie, nie otwierać. Szczera, już swoje święta, już się nigdy nie była taka sama jak kiedyś przed tym moim doświadczeniem. Nie wstydzę się swoich grzechów. Bardziej głębiej patrzę, analizuję sobie to, czy to się podoba Panu Bogu, czy nie. Tak jak, wiecie co, zacząłem traktować Pana Boga, Pana Jezusa jako rodzinę moją, jak mojego tatusia. Pięknie. Który kocham go, ale wiem, że też mogę występować przeciwko niemu, bo grzeszę i jak idę do spowiedzi, to ja za to przepraszam. Może znowu to zgrzeszę, ale inaczej, ale się dzielę z tymi moimi upadkami z Panem Bogiem i nie tuszuję tego. Dlatego chciałem przestrzec wszystkich, słuchajcie, tak jak ja myślałem, że ja jestem głęboko wierzący i do kościoła i to, uważajmy na te takie małe furteczki, na te grzechy, bo co myślimy, że to jest takie ludzkie, czy właśnie samozadowolenie, czy egoizm, czy właśnie jakieś tam, wiecie, te nieczyste sprawy, już nie będę wchodzić w to, nie? Ale zobacz, Robert, to mi się podoba, co powiedziałeś. Przepraszam, że ci przerwę, to mi się podoba, co powiedziałeś, że ty tuszowałeś te grzechy na tych spowiedziach. Tak. I to jest, słuchajcie, szalenie ważne, tak jak mówisz, że ja to minimalizowałem. W 100% szczery przed Bogiem i nie mówisz, ja mówię taki przykład z życia teraz, mieliśmy kontakt z taką panią, która mówi, pytaliśmy się, prosiła o modlitwę, żeby Bóg ją uzdrowił, a to akurat Jacek miał ten przykład, ale on się z nim podzielił, więc jest to na Facebooku, więc się zapytał, ale czy ty jesteś w stanie łaski uświęcającej? No jestem. Tak. A kiedy byłaś u spowiedzi? Tak. No 7 miesięcy temu. No to jak to jesteś w stanie? To przez 7 miesięcy nie miałeś żadnych ciężkich grzechów? Nie, no coś tam było, ale wiesz, no jesteśmy dorosłymi ludźmi. Tak, i Bóg mu pokazał to konkretny grzech i zapytał, czy było to i to. Ona wszystko to potwierdziła, że działała po prostu z nie swoim mężem w różnej tam bliskości. I no niby to, ale ona mówi, ale ja to wszystko powiedziałam księdzu, a jak to powiedziałaś? Ale nie szczerze. Ale tak, no, że to tam, nie było że tam właśnie, no wyznajmy to do końca, bo potem właśnie ten diabeł, tak jak mówisz, ma gdzieś tam gdzieś w nas wczepiać i próbuje zaatakować, zniszczyć. Mm-hmm. Ja jeszcze, jak mi wczoraj opowiadałeś, ja już jeszcze dwa zdania, zaraz ci dam dalej głos. Dobrze. Jak wczoraj mi to opowiadałeś, to też miałem takie właśnie duchowe poznanie, że ponieważ żyłeś takim życiem, nazwijmy to przeciętnym, duchowo, nie zaangażowanym, no to w cudzysłowie nie byłeś tym kąskiem dla złego ducha, tak? Znaczy, każdy człowiek jest wspaniałym kąskiem dla złego ducha. Tak, ale w tym sensie, że nie musiał cię, wiesz, tak wyniszczać wewnętrznie, nie? Ale kiedy on zauważył, że ty może sobie zdajesz sprawę z tego, że nie żyjesz
No to zaatakował wcześniej, nie? Zaatakował się tą On, on, mnie, chorobą, on widział, że zaatakował. ja szukam pomocy u Pana Boga, że u spowiedzi, i on mnie No. coraz bardziej atakował przez Właśnie, to. a jeszcze szersza odpowiedź, to on jeszcze bardziej, prawda? Tak, Tam, coraz głębiej. no, no I to i chyba właśnie. ostatnim, takim ultimate jego atakiem było na mnie, że oszukał mnie, że ja nie wierzę w Boga, że nie ma Boga. To już było najniższe, jakie tylko może chyba człowiek dostać, że nie ma Boga. To było najbardziej mnie to, powiem wam, to było największe uderzenie, tak jakby gołota walnął mnie w twarz i knockout zrobił. To było dla się to już nie mogłem się z tego podnieść, już z tego, że nie ma Boga. Oto, to było najgorsze. No, a teraz powiedz, Wiecie? podziel się z nami, Robert, jak teraz to wygląda? Jak już Ale słuchajcie, poczułeś to jeszcze mi się uzdrowienie? przypominało, żeby No. przestrzec, że to nie jest wszystko tak łatwo. W czasie modlitwy, ja chodziłem do księży różnych tekstów, spowiadałem. W czasie modlitwy uważajcie też. Słuchajcie, na przykład Ojcze Nasz, czy w czasie mszy świętej dziwne bluźniercze myśli wchodziły, wiecie? I też nie rozumiałem to, na przykład jakieś sceny brzydkie, już nie będę mówić, nie? Na sekundę, na przykład jestem, modlę się, klęczę w kościele, jakieś dziwne, i taki od razu, dlaczego to w ogóle przyszło do głowy mi? Że to nienormalne jest. Słuchajcie, takie dziwne. To tylko tak mi się przypomniało. Wiecie, że różne rzeczy się dzieją. Nie bójcie się tego. Znaczy, to jest straszne, ale ja teraz mogę powiedzieć z perspektywy czasu. Nie bójcie się, nie pozwólcie jemu, żeby was przestraszył, bo to jest tylko kłamstwo. Może was poobijać, ale to Ale jest powiedz, kłamstwo. ja bym teraz chciał się usłyszeć, wiesz, żebyś podzielił się Tak. trochę od tej jasnej strony życia. Jak już jesteś Od uzdrowiony, niejasnej. Tak, jaka jest tak. relacja z No. Panem Jezusem? Jak to się, co ci Słuchajcie, to daje w ogóle? nie jest tak, że ja jestem nagle jakimś święty Robert, tutaj się robił przez to doświadczenie. Po prostu staram się normalnie żyć. Normalnie nareszcie wiem, co jest ważne, czyli ta relacja z Bogiem, że to nie może być tylko takie powierzchowne, bo jego to smuci, po prostu. Jego widocznie smuciło bardzo moje takie życie, mimo że w niego wierzyłem. To jest takie smutne, to jak tata widzi, że jesteś, twój tata rodzony, czy mama, widzi, że jesteś, że go kochasz, ale robisz złe rzeczy. To przykre jemu jest to. I ja zauważyłem, że ja robię też przykre rzeczy i staram się tego już nie robić. Właśnie jak najczęstsza Właśnie, nie spowiedź chcemy święta. grzeszyć z miłości, a nie Tak. ze strachu przed piekłem. Żeby to Słuchajcie, była ja nasza zostałem. motywacja. Nie grzeszymy No. dlatego, żeby. To jest prawdziwa bojaźń Boża. Nie chcę No. obrazić mojego ojca grzechem. Tak, o to chodzi. I słuchajcie, ja miałem też takie, uzdrowiony byłem z takich właśnie spraw, jeżeli chodzi o erotykę, jakieś tam, wiecie, chłopaki, no jesteśmy, to możemy podzielić, jakaś dziewczyna, czy idzie ładna, czy coś, czy jakieś zdjęcie, wiecie, na internecie tego, mi to w ogóle, kiedyś to było tak, że o, ciekawe, nie, i tego. W tej chwili w ogóle mnie to nie interesuje, to było trochę już, na obsesyjne miałem na punkcie, wiecie, No coś właśnie, bo takiego, to się tak, zapętla i wiecie, coraz co. bardziej ta Tak, spirala i ci coraz wciąga, głębiej w tak. to szłem, wiecie, i powiem wam, że w ogóle po tym całym uzdrowieniu ja w ogóle mnie to nie interesuje. Także to też jest taki mały Amen. cud dla mnie, Amen. bo Chwała to było Panu. ciężkie, słuchajcie, ja z tym walczyłem i nie dawałem rady. I w ogóle tego nie ma już, nie ma. Cudownie. Znaczy, wiecie, diabeł będzie zawsze starał się nas atakować, No ale już masz ale już, moc do odpierania tych ataków. tak, to jest już moc, także słuchajcie, zalecam spowiedź święta Właśnie, jak to też mówi najczęściej. Słowo Boże, że Bóg daje nam Tak. moc do odpierania grzechów. Moc, To to jest jest takie właśnie duch, piękne, moc Ducha słuchajcie. Świętego. On kiedy w nas Tak. jest, słuchajcie, tak jak mówisz, on już nam się nie chce tego grzechu. On już jest dla nas brzydki, on już nie No pachnie, on już nie jest tak. smaczny. A nawet jak przychodzi taki moment jakiegoś No. podłamania, to on daje No. moc, żeby odepchnąć ten Chodźmy grzech. do spowiedzi, to nie jest bujda, Tak, z to nie Duchem jest Świętym. bajka, to nie jest do Eucharystii przede wszystkim, tak, bo to jest, zamykajmy te furteczki. Jak my żeśmy pootwierali, to zamykajmy te furtki. I on wtedy będzie, ten diabeł nie będzie miał tak wejścia w nas, już nie będzie mógł tak nas zaatakować. I zobaczycie, polepszy się nam życie, naprawdę się Amen. polepszy. To nie znaczy, że będzie wszystko pięknie ćwierkało, bo różne rzeczy Dlaczego są, to nie? jest życie. Będzie. No ale, bo a może, no Właśnie. wszystko może się dzieć, Wszystko się tak, może zmienić, ale oczywiście. wszystko, bo Znaczy, Pan Bóg to my wszystko żyjemy tą może. nadzieją, że w niebie tak Słuchajcie, będzie. A my to niebo już możemy ściągać tutaj. Wiadomo, że jak jest, ale zawsze oczekujemy więcej i będzie lepiej, Także bo wiecie jest co? obfitość w Doceniam Bogu. bardziej mszę świętą, słuchajcie, bo zapytałeś się mnie, jak ja patrzę teraz na Tak. życie. Mszę świętą bardziej doceniam. Chciałem właśnie też powiedzieć, że
to nie jest nic złego, jeżeli ktoś tam na przykład, bo słyszałem parę razy w programach, że szczególnie Polacy, którzy wyjechali za granicę, jest ciężko znaleźć kościół katolicki i idą na przykład w jakieś inne tam zgromadzenie, czy ewangelickie, czy protestanckie. Słuchajcie, to nie jest nic złego, ale jeżeli, ale my jesteśmy katolikami. Nasz kościół katolicki, słuchajcie, ma te wszystkie, jak to powiedzieć, takie, ja nie mówię, że protestant nie pójdzie do nieba, jak jest nie grzeszy, pójdzie, ale nasz kościół katolicki, mamy takie właśnie te piękne skarby, jaka jest właśnie Eucharystia i Spowiedź Święta, że nam łatwiej jest walczyć, słuchajcie. Znaczy ja to także nazywam bardzo prosto. Kościół katolicki ma pełnię obecności Boga. Pełnię. Klucze ma. Bo jest i w sakramentach uobecniony Bóg. Tak. I w sakramencie, jak mówisz, spowiedzi, Eucharystii. W sakramencie małżeństwa, bo w wielu kościołach niestety protestanckich małżeństwo nie jest sakramentem. Czyli nie jest zapieczętowane w sercu ja Jezusa, który wiesz, umarł za nas, prawda? A my to wszystko mamy. I mamy tą obecność właśnie w tych właśnie. W Eucharystii. Tak. I mamy tą samą obecność w uwielbieniu, kiedy go uwielbiamy, wywyższamy w Duchu Świętym. Tak. I oni, wiadomo, wyeksponowali tą obecność Bożą wśród ludu, gdzie dwoje i troje w moje imię, tam ja jestem. I to jest prawda. Tak. Tylko Bóg jest w wieloraki sposób z nami. Wieloraki. Oczywiście. A my mamy pełnię. U nas jest w każdy sposób. W każdy jeden. W każdy sposób. To ja bym to porównał do takich ścieżek, że jeżeli ktoś jest na przykład, jeszcze raz, ja nie chcę nikogo zaniżać, czy on jest lepszym wierzącym w Boga, czy mniej. Absolutnie. Nie. Ale jeżeli my w naszej wierze katolickiej po prostu, tak jakbyśmy mieli te większe klucze, żeby bardziej prostszą drogą mamy, łatwiej nam, może te inne kościoły może będą miały jakieś dróżki, i one też dojdą, ale mogą mieć zakręty. Tak. Natomiast Pan Bóg nam dał właśnie, chwała Panu Jezusowi, że stworzył właśnie ten Kościół jako nasz katolicki, dał nam te klucze właśnie w postaci sakramentów, małżeństwa, sakramentów, Eucharystii przede wszystkim. To jest żywy Pan Jezus, to nie są jakieś bajery, to jest żywy Pan Jezus, który tam jest. Chodźmy, korzystajmy z tego, tylko przede wszystkim najpierw szczera spowiedź, dopiero później, żeby nie było świętokradztwa. Żeby wziąć Pana Jezusa i będzie super. Będzie super. Właśnie, i dlatego właśnie. To moje życie się tak zmieniło na korzyść taką, że widzę swoje rzeczy, które zrobiłem źle, staram się je korygować i prę do przodu i jest pięknie. I Robert, taka właśnie klamra. Ty zacząłeś od świętokradztwa i znowu kończysz świętokradztwo. Powiedziałeś sam, że jest tutaj, może być tutaj kłopot, nie? I dokładnie mówi to Słowo Boże. Zobaczcie, święty Paweł mówi w liście do Koryntian 11 rozdział, pierwszy list do Koryntian, mówi dokładnie, że czemu chorujecie, bo świętokradzko przyjmujecie Pana Jezusa. Czemu wielu z was umarło, bo świętokradzko go przyjmujecie, tak? Czyli to jest, bardzo boleć Pana Jezusa. To jest, bo to jest przestrzeń właśnie do działania złego ducha. Ale zakończmy tą naukę. Tak się stało. Ja bym jeszcze chciał robić, bo powiedziałeś mi prywatnie, takie krótkie świadectwo o swoim tacie, jakby chociaż tak w paru zdaniach powiedział naszym widzom, bo to też wierzę, że zbuduje naszą wiarę. To takie prywatne, bo my to nie ogłaszamy tego, po prostu ja z moim tatą też fajnie sobie zawsze rozmawiam i zawsze chcę podkreślić, że mój tata jest bardzo zawsze był takim przy ziemi, nie jakimś, bo to ktoś może powiedzieć, że bo ktoś tam za bardzo chodzi do kościoła, fanatykiem, nie, normalnie chodzi do kościoła, ale tak przyziemnie wszystko traktuje, wierzy tak samo i tak, no to szybko powiem. Bardzo schorowany człowiek od 20 lat. Raz tak opowiadał mi, że umarł, był bardzo chory i chyba umarł, bo tak sobie ja to tłumaczę. Śmierć kliniczną musiał mieć, bo był w szpitalu i jak wstał, powiedział mi: Robert, słuchaj, byłem w tunelu, ciepło było, piękne, ciepłe światło, nie chciało mi się strasznie wrócić, było tak przepięknie, ale słyszał głos, mówi, że to nie jeszcze nie teraz i obudził się na łóżku szpitalnym. To tylko takie właśnie potwierdzenie tych wszystkich tysięcy ludzi, którzy, także ja to na własnej skórze wiem, na skórze mojego taty skórze wiem, że to jest prawda. Druga rzecz jeszcze ciekawsza była kiedyś właśnie, chyba przed tym jeszcze, miał ostre zapalenie płuc, stary człowiek, to już niebezpieczne to było, obudził się, mówi, że obudził się, w letargu był, obudził się o trzecia i
z kuchni mówi, tam ja wiem, już ten mój dom znam, także wiem, w którym miejscu, jak on to opowiadał, to wszystko sobie wizualizację robiłem. Po prostu święta Faustyna wzięła krzesło z kuchni, mówi, i tak usiadła tak trochę dalej ode mnie, mówi, piękna, piękna siostra, mówi, uśmiechała się do niego i tak jakby mówiła mu, to się chodź razem pomodlimy, i po prostu się modlili. To wszystko. Oni się tylko modlili razem. Mój tata nie czuł strachu żadnego. Ja tacie mówię, słuchaj, może ty spałeś? Bo ja taki sceptyczny też trochę, nie? Takie no pytania, tak, żeby to wszystko skorygować. Może tato, może zasnąłeś, tego nie, tam gada. Coś nam ginie. A on mówi, nie, to Robert. Słuchajcie, mój tata ma 80 lat, on cały czas firmę prowadzi, także niemal człowieka i super, tego, także on nie jest, tak, on jest na, mimo że ma dializę, wszystko, ale on jest najbardziej szczęśliwym chyba człowiekiem. On jak idzie do szpitala na dializę, to mówi, że ja jestem najbardziej zdrowy od nas, taki szczęście go bije zawsze, wiecie? Niesamowite, ja się zaśmieję z mojego zawsze, ale to chwała Panu Bogu, że pięknie, tak jest, wiecie? Chwała to jest Bogu, piękne. Chwała Bogu. No i dokończę. I przyszła, odeszła i mówi, nie, ja nie spałem, ja już po prostu, on sobie do świtu patrzył przez okno i sobie tak analizował i taki spokój. I opowiedział później mojej mamie, moja mama mi opowiedziała to. I słuchajcie, może jak ktoś by inny mi powiedział, to może bym tam sobie tego, ale znam mojego tatę i ja rozumiem, że wy możecie też tak sobie pomyśleć, o, ktoś tam mówi, ale ja wiem, że to była prawda. Także to jest następny dowód, słuchajcie, na koniec, moje przeżycie całe, moje doświadczenie, czy innych tych ludzi, co są u Roberta, doświadczenie, słuchajcie, to tylko dowodzi temu, to, co my się uczymy w katechizmie, w kościołach, w diable, te filmy egzorcysta, tego to są na podstawie, to jest prawda wszystko. Słuchajcie, ale przede wszystkim Pan Bóg istnieje i Pan Bóg, my jesteśmy Jego dziećmi, On, jak tylko się do Niego zwrócimy, On nam nie pozwoli, żebyśmy zginęli. Pamiętajcie to. I już wygrał tę walkę za nas. To nie jest bajka. Wygrał Pan Bóg walkę za nas na krzyżu. Oczywiście. I teraz my możemy to Jego zwycięstwo to teraz przyjąć. Ja chcę teraz pomodlić się właśnie, bo ja wierzę teraz, że Bóg teraz dzięki Twojemu świadectwu otwiera serca naszych widzów. Tak. I ja teraz mówię do Ciebie, kochany, kochana, przyjmij teraz Jezusa do swojego serca. Otwórz mu na oścież drzwi, tak, temu, który mówi, że stoję i kołaczę do twojego serca. Otwórz drzwi, a będziemy żyć w błogosławieństwie, w obfitości, w światłości, w miłości. Dlatego przyjmij teraz, powiedz, przyjdź Jezu Chryste, przyjdź do mojego serca. Przyjdź Jezu Chryste. Oddaję ci całe moje życie. Wszystko ci, Panie, oddaję. Oddaję ci całe moje życie, całą moją rodzinę, cały świat. Oddaję ci wszystkie zakamarki mojego serca, całą moją ciemność, wszystkie te moje smutki, te moje lęki, te depresje, odrzucenie, tak, poczucia niekochania, poczucia bycia nieważnym, tak, poczucia bycia lekceważonym, wszystkie przekleństwa, jakie usłyszałam na swój temat, usłyszałem. Tak. Wszystko to ci oddaję teraz, Jezu. I dziękuję ci za wszelkie dobro, jakie otrzymałam od ciebie przez ludzi bliskich mi i dalszych. Dziękuję ci za twoją miłość, że nigdy mnie nie zostawiłeś w duchu. Jesteś przy mnie i cię teraz ustanawiam moim prawdziwym Bogiem, moim prawdziwym Panem, jedynym Bogiem, jedynym Panem, jedynym Zbawicielem. I powiedz teraz do tej choroby. Jeszcze tatusiem, bo... Tatusiem? Przepraszam, Robert. Tatusiem, bo my tak... Wiecie co, przez całe życie tam Pan Bóg, taka odległość. Tak, to jest nasz tatuś, to jest pamiętajcie. Dokładnie. To jest tak dobry człowiek, to jest tak kochany, jak najlepszy tatuś. To jest, tak. To módlmy się tak do niego. To nie jest jakaś ikona daleko, żebyśmy się jej bali. Amen. Nie, 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 zwróćmy się do niego. Tak, i teraz a będzie dobrze. I teraz, drogi Boże, Ty nam dałeś władzę nad gromieniem wszelkich złych duchów. Przekazałeś ją przez Jezusa Oczywiście. Chrystusa. I teraz mówimy, sprzeciwiamy się niszczeniu Twojego życia, kochany nasz widzu. Sprzeciwiam się w imieniu Jezusa i mówię teraz, żebyś wyszedł wszelki demonie. Z demonie lęku, depresji, smutku, odrzucenia. Szatanie, koniec niszczenia tej osoby. Koniec niszczenia Małgosi, Zosi, Eryka, Michała, tak, Tomka, Krystiana, Magdaleny, Wojtka, w imieniu Jezusa, każdy z was i ten wymieniony i niewymieniony,
otrzymuję teraz zdrowie i moc Ducha Świętego. W imieniu Jezusa Amen. Chrystusa mówię, że Twoje serce jest wolne. Zrywam wszelkie kajdany, które zawlókł na Tobie zły duch. Proszę Cię teraz, tak. Maryjo, połóż swoją rękę, tak jak położyłaś swoją rękę na Robercie. Połóż teraz tą rękę na naszym widzu, kochanym, który z nami to ogląda. I niech te gorące światło, gorące lawa miłości Jezusa Chrystusa, Boga Ojca, Ducha tak. Świętego wpływa teraz do Twojego ciała. Przyjdź, Duchu Święty, i zwyciężaj tą chorobę. My uobecniamy teraz, Ojcze, ofiarę Jezusa Chrystusa, bo On zapłacił za wszystko na krzyżu. On zapłacił za to tak. cierpienie, za to oddzielenie też, za to oddzielenie Twoje od miłości Bożej. Kira Maryna, Sikara Bariana, Hara Shariana, Hariana, Sambariana, Kwariana, Sia Maria, Kwariana. Jesteś zniszczony, wszelki diable. I wszelka Twoja moc jest teraz niszczona i musisz wracać do piekieł. Koniec Twojego Królu kłamstwa triumfowania. Odejść, koniec Twojego triumfowania. Kłamca, tak. I teraz potoki lawy miłości wlewają się w nasze serca. Potoki światła. Sira Mariana, Kwariam. Taka tęcza radości. Kira Mariana, Sira Mariana. Taka najświętsza, cudowna miłość dotyka Ciebie teraz. I ja wierzę teraz, że wychodzą teraz demony tutaj, przez ręce. I te ręce, które grzeszyły też, te demony w tej chwili muszą wyjść w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa uwalniamy też tutaj Twoją głowę, Twoje myślenie. Wszystkie demony z głowy wychodzicie teraz. Dziękuję Ci, Ojcze, że uzdrawiasz. Dziękuję Ci, Ojcze, że pokazujesz mi też genitalia, tam demony wychodzą, że te Twoje zmęczenie jest przez te właśnie nocne siedzenie na i tych pornosach, na tych różnych rzeczach. Tak. One teraz wychodzą w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa też widzę i nakazuję wychodzenie. Widziałem wątrobę, że z wątroby wychodzi wszelki zły duch. Wychodzisz teraz, wychodź. Wychodzisz ze zmyśli, wychodzisz z pragnień i z pożądań. I teraz przyjmujemy czystość i świętość Boga. Wielką czystość, wielką Przyjdź. Świętość, pokój Boży. Ogarniaj nas. Przyjdź królestwo Twoje, tak, jak w pokój. Niebie, tak i na ziemi. Jak w niebie, tak i na ziemi. Jak w niebie, tak i na ziemi. Kochany tatusiu, przez serce naszej Matki Maryi. Błogosławimy Cię, Panie. Wywyższamy Twoje imię. Wywyższamy Twoją Amen. Świętą miłość. Twoje zwycięstwo teraz. Wierzę, że będą dziesiątki osób, które napiszą świadectwo. Napiszcie świadectwo, bo wierzę, że po tej modlitwie Bóg do Was przychodzi. Piszcie na maila. Na pewno. Ogłaszajcie to swoim bliskim, że już skończyło się Twoje uciemiężenie. Błogosławię Cię, Panie. Wywyższam Twoje tak imię. Jest. Amen. Oddawajcie chwałę, trwajcie w Amen. Miłości Chrystusa, idźcie do spowiedzi, jeżeli ciągle coś tam jeszcze tak jest niewyspowiadane. Idziemy wszyscy razem do nieba, gdzie się razem będziemy tańczyć, śpiewać i pracować. I uważajcie, też. Nie popadajcie w rozpacz. Wszystko, co te złe rzeczy to jest, pamiętajcie, kłamstwo. I Pan Bóg daje zawsze pokój, pamiętajcie, spokój. Jak tylko poczujecie jakiś niepokój, to nie jest od Pana Boga, pamiętajcie. Tak, ja uważajcie, jeszcze jak taki niepokój miałem... w sercu czujecie, jak poczujecie, to nie jest od Pana Boga, bo Pan Bóg daje tylko ciepło i pokój. I uważajcie Amen. Na swoje emocje, pamiętajcie, na emocje, bo te emocje bardzo czasami nami wstrząsają i to nie zawsze jest dobre. Mhm. Trzymajmy nasze emocje na wodzy, módlmy się. To znaczy tutaj w rozeznawaniu świętego Ignacego Joloi też trzeba patrzeć na to, że nie tylko pokój, bo diabeł też może dać pokój, jeżeli jesteśmy w grzechu, to on będzie nam dawał pokój do tego, że czasami żebyśmy dalej kontynuowali ten grzech, ale to w jakimś niuansie. Ale to chodzi o wewnętrzny taki pokój. Ja wiem. Chodzi mi o taki w sercu. Bo jak ten ostateczny, ten największy, ten, którego świat dać nie może, oczywiście, to co mówi bo Jezus. Diabeł nigdy nie da pokoju prawdziwego, że będziesz tak naprawdę tak odetchniesz, taki... Tak. Oh, nie, ja jeszcze zobaczyłem teraz osoby,
przez które przeniknął właśnie Duch Święty, jak błyskawica, jak światło, Tak. od czubka głowy do stóp. I No. kilka z osób, wierzę, że zostało zdrowione im kręgosłupy właśnie, jak ten promień przechodził miłości Bożej. Kilka osób odczuło to w kolanie i zostały zdrowione Wow. twoje kolana. Proszę Kilka bardzo. osób, jakieś właśnie też nerwowe rzeczy, które były zniszczone, ale nerwy fizjologiczne, prawda? Jakaś sprawność wróci do twoich kończyn, czy jakieś paraliże odejdą. Chwała tobie, Panie, dziękuję ci za to. Chwała Panie, jeszcze ostatnio, bo ja tak dodaję, No, przepraszam. dodaj. Jeżeli Już kończymy, bracie, no. cierpienie, to też cierpienie, to też jest pewna łaska. Słuchajcie, też chciałem się podzielić. Te cierpienie, co ja miałem. Nawet, słuchajcie, no bo jeżeli ktoś jest chory i niekoniecznie musi być uzdrowiony, tak, ale pamiętajcie, jeżeli macie jakieś cierpienie, to ofiarujcie to cierpienie, żeby to nie poszło na marne. Amen. Bo cierpienie przychodzi od zła. Ale zróbmy to, żeby to cierpienie właśnie na odwrót stało się, żeby Tak. to cierpienie zrobiło właśnie dobroć Znaczy i to Bóg będzie zrobi z najbardziej, niego najbardziej dobrość, tak. chwała. Tak, Bóg zrobi też, ale przyjmijmy cierpienie, pamiętajcie, przyjmijmy je, walczmy z tym, przyjmijmy je, ofiarujmy je przede wszystkim. To znaczy to Słuchajcie, to tak jest ważne. dokładnie mówiąc, to jest tak. Odrzucamy Tak? chorobę, sprzeciwiamy Tak? się jej przyczynom, sprzeciwiamy się demonowi. Tak? Walczymy Tak, z nią tak. metodami biologicznymi, Tak. medycznymi, duchowymi, Tak. a cierpienie, które przeżywamy przez nią, Ofiarujemy. ofiarowujemy Bogu, ale złączone z Tak. cierpieniem Chrystusa, jako nasza Oczywiście. kropelka do Tak, oceanu tak. Jego Tak. cierpienia i kładziemy to I Ojcu na na chwałę. ołtarzu i mówimy Dokładnie. teraz: Duchu Święty, spal to wszystko, spal to. Spal, Duchu Święty, Spal to wszystko. Zawsze cierpienie moje. ciepło. I to i To oddaję Ci dodaję. Tak. cierpienie Jezusa Chrystusa, który zapłacił za wszystko. Bo Po to, żebyśmy w sercu wiedzieli, że zauważmy, to że. nie my jesteśmy odkupicielami, tylko jest Jezus Chrystus odkupicielem. Tak. Bo Ja zauważmy, że bym. wspólnym mianownikiem często uzdrowień jest to ciepło, bo nawet to, co ja miałem. I nie, już nie pierwszy raz słyszę, że Tak. ludzie, którzy zostają uzdrowieni z różnych i fizycznych, i psychologicznych spraw, czują niesamowite ciepło, przejście ciepła. Ale I to czasami jest jest też właśnie zimna, wiesz? ten Nie duch zawsze. święty. No nie wiem, ale tak bardziej Tak. słyszałem o tym cieple. Także okej, no zaakceptujmy wszystko, co jest. Tak. Jeżeli co jest od Boga, to poczujemy pokój w sercu. Amen, I dokładnie. amen. Amen. Kochani, słuchajcie, No to tyle, na tyle ze koniec mnie. dziękuję Ci, Robercie. Jeszcze się nie rozłączaj, proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Nie że myślałem, że to tak oglądaliście długo to. będzie trwało. Nie myślałem, że taki Ale dogadatliwy jestem. budujące świadectwo jest O, Twoje. Ja dziękuję wierzę, że bardzo. dużo ludzi przyjmie uzdrowienie z ran Chrystusa Pozdrawiam teraz. wszystkich. Pozdrawiam. Zapraszam Was właśnie, jeżeli macie ciekawe swoje świadectwo, wierzycie, że warto, żeby No, inni go podzielcie się. usłyszeli, to podzielcie się, napiszcie do mnie, skontaktujcie się ze mną na Messengerze. Tam jest zakładka na YouTubie, informacje, można kontakt do mnie złapać. Tutaj, jeżeli ktoś nie subskrybuje, to tutaj zrobimy, zrobię Tak. teraz, żeby się wyświetlił subskrybuj. Proponowane inne filmiki, także sobie włączajcie, słuchajcie, budujcie wiarę. I do zobaczenia na następnym świadectwie. Z Do Bogiem. zobaczenia z Panem Bogiem. Pozdrawiam rodaków. Pa.